Przed nami kolejny odcinek traktujący o serii Secret Spaceside. Pamiętacie, 2 tygodnie temu była to część poświęcona whisky z destylarni Kaperdonich. No dzisiaj, ponieważ mamy do czynienia z 2 w sumie młodymi destylarniami, postanowiliśmy zbić to na jednym odcinku. Te też w sumie pasują do tego określenia Secret Spaceside, ponieważ po pierwsze są to obydwie młode destylarnie. Glenkeith był otwarty w 1957. Brival, czy tak jak go kiedyś nazywano, Braes of Glenlivet w 1973. Więc nie dość, że otwarte w drugiej połowie zeszłego wieku, to jeszcze jedną i drugą charakteryzowały długie okresy uśpienia, kiedy one były nieczynne. Glenkeith to był 1999-2013, a Brival to był bodajże 2001-2008. Poza tym ciężko dostać jakiekolwiek oficjalne bottlingi z tych destylarni. Częściej one się zdarzają od firm niezależnych, ale też bym tutaj wskazał bardziej na Glenkeith niż na Brivala, który w ogóle rzadko występuje. Stąd mamy 2 te destylarnie, rzadko spotykane, zatem znalazły się one w tej serii Secret Spaceside. Ponieważ te także należą do właściciela destylarni, czyli firmy Pernod Ricard, to może tytułem wprowadzenia powiem, że to, że te 2 destylarnie funkcjonują, to zaleta rodziny Bronfman, zatem musimy się cofnąć do XIX wieku, kiedy dokładnie w lutym 1889 rodzina rosyjskich Żydów musiała uciekać, ponieważ w owym czasie na terenie Rosji nasiliły się prześladowania antysemickie. Podczas tej ucieczki w drodze, mniej więcej w miejscu, w którym dzisiaj znajdziemy Mołdawię, matka już w 9 miesiącu ciąży nagle rozpoczęła się akcja porodowa, urodziła tam w Mołdawii syna, którego nazwali Samuel. No, z tym niemowlęciem ruszyli w dalszą drogę i mniej więcej w listopadzie tego samego, czyli 1889, dotarli do Kanady, osiedlili się w stanie Manitoba. Początkowo, żeby zarobić na życie, zajmowali się, sprzedażą suszonych ryb, węgla na opał, a także koni, ale szybko dorastający Sam od Samuela zauważył, że większość biznesów dochodzi do skutku, czy negocjacji biznesowych dochodzi do skutku najlepiej przy alkoholu gdzieś w barze. Sam zresztą swego czasu w Winnipeg otworzył swój własny hotel. Zatem w 1916, kiedy w stanie Manitoba ogłoszono prohibicję, przeniósł się szybko do sąsiedniego stanu Saskatchewan, gdzie otworzył magazyny, skąd legalnie, bo w tym stanie prohibicji nie było, skąd legalnie mógł sprzedawać alkohol, zatem przybywali do niego zarówno mieszkańcy Manitoby, jak i położonej z drugiej strony Alberty i w ten sposób zarabiał swoje pierwsze pieniądze. To były początki tworzenia jego fortuny. W 1919 ukazała się ta 18 poprawka do konstytucji wprowadzająca prohibicję na terenie Stanów Zjednoczonych. Ona weszła w życie w 1920. Zatem te magazyny, które stały w Saskatchewan tuż przy granicy ze Stanami Zjednoczonymi, przysporzyły mu dodatkowych klientów, ponieważ przybywali nie tylko ludzie z Alberty i z Manitoby, ale także ze Stanów Zjednoczonych, którzy później szmuglowali ten alkohol na południe, na stronę właśnie Stanów Zjednoczonych. W 1923 roku, kiedy rząd Saskatchewan ogłosił monopol na handel alkoholem, przeniosła się rodzina, to znaczy sam z bratem przeniósł się do Montrealu. Tuż pod Montrealem otworzyli swoją pierwszą destylarnię, która się nazywała La Salle, ale także z biura w Montrealu rozpoczęli coś, co dzisiaj byśmy nazwali e-commerce'em, czyli przyjmowali pocztą zamówienia na alkohol i także pocztą ten alkohol wysyłali. Biznes kręcił się na tyle mocno i dobrze, że jeszcze w trakcie prohibicji nawiązali współpracę z DCL-em, czyli szkocką taką firmą Distillers Company Limited. Dzięki temu dostali
dostęp do tak znanych marek jak Black & White, Hake, VAT 69, D-Wars, co pomogło im jeszcze bardziej rozbudować swoją sieć dystrybucyjną. Jeszcze jedna data dosyć ważna. W 1928 Samuel Bronfman połączył siły z potężnym na owe czasy kanadyjskim koncernem Seagram. I właśnie w 1933 roku, kiedy zlikwidowano prohibicję, po pierwsze oni rozbudowali swoje już dwie istniejące destylarnie, czyli tą La Salle oraz tą, która należała do Seagrama, czyli Waterloo, a także zainwestowali w pierwszą destylarnię w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych. Ona się nazywała Roseville Union, to jest ten dzisiejszy MGP w Lawrencebergu w Indianie. Tam też zresztą została wyprodukowana pierwsza whisky receptury Sama Bronfmana, znana na całym świecie Seagram 7, blendowana whisky amerykańska. Potem zresztą on nabył łącznie 13 destylarni amerykańskich, po czym w 1949, już po zakończeniu działań wojennych, połączył siły z Shivas Brothers w Szkocji, no i rok później, w 1950, przejął destylarnię Strathyla. Jeżeli chodzi o destylarnię Glenkeith, ona została wybudowana w 1957, tuż obok Strathyli. Pamiętam, kilka albo kilkanaście lat temu miałem przyjemność być zaproszony do Szkocji na takie 10-dniowe szkolenie, które odbywało się właśnie w Strathyli. Byliśmy szkoleni z każdego etapu, braliśmy udział w każdym etapie produkcji whisky. Później był egzamin zakończony oprowadzaniem turystów po samej destylarni, czyli my musieliśmy prowadzić whisky tour, opowiadając przybyłym gościom właśnie o tym, jak ta whisky w Strathyli jest produkowana. I ze Strathyli przechodzi się tyłem, takim niejako zapleczem, przez taki mostek, pod nim są tory kolejowe. Kawałek drogi dochodzimy do Glenkeith, więc dwie destylarnie są naprawdę tuż obok siebie. Później jeszcze niewielki spacer obok bardzo przyjemnego wodospadu i dochodziliśmy do pięknego zameczku, który należy do Shivas Brothers. Nazywa się on Lynn House. Piękne 10 dni, stąd bardzo miło wspominam Strathyle. I tak jak powiedziałem, w 1957 otwarto Glenkeith. Dwa odcinki wcześniej opowiadałem, że to była taka eksperymentalna w zamyśle destylarnia, czyli próbowali potrójnej destylacji, próbowali destylacji z pszenicy, próbowali robić mocno dymną whisky, którą nazywali Glen Isle, ale o tym już wszystkim opowiadałem. W związku z tym skupmy się tylko na Braes of Glenlivet, który w 1994 roku został przemianowany na Brival, no głównie dlatego, że powodowało to pewne niezrozumienie. Mylono właściwego Glenliveta z Braes of Glenlivet, zatem ta nazwa została zmieniona na Brival. Destylarnia powstała w 1973 roku, a nagle, niespodziewanie, dwa lata wcześniej zmarł sam Bronfman, zatem jego syn Edgar przejął cały biznes i to on nadzorował budowę tej destylarni. Destylarnia powstała w zupełnie zapomnianym miejscu. To jest oczywiście mniej więcej 10 km na południe od Glenliveta, gdzie ona się znajduje, ale na terenie zupełnie zapomnianym, trudno dostępnym, mówi się, że przynajmniej w XVIII-XIX wieku właśnie ten region to było centrum nielegalnej produkcji whisky w Szkocji, a nawet są takie głosy, które mówią, że ta tradycja została zachowana do dnia dzisiejszego. Kto wie, może w okolicach tej destylarni gdzieś pojedynczy farmerzy też sobie tam po cichu whisky destylują. Teren był na tyle niedostępny, że jeszcze do lat 60. ubiegłego wieku, przepraszam, nie docierała tam żadna droga. Pierwsze połączenie, pierwszą bitą drogę otwarto w latach 60. dopiero ubiegłego wieku. Destylarnia Brival dzierży tytuł najwyżej położonej destylarni w Szkocji razem z Dalwhinnie. Tam jest mniej więcej różnica metra. Jedna ma 355, druga 354 metry nad poziomem morza. I była to jedna z pierwszych w pełni zautomatyzowana destylarnia, gdzie wszystkie urządzenia znajdowały się w jednym miejscu na tak zwanym open space, więc stojąc w jednym miejscu widzimy
wszystko to, co się dzieje w destylarni. Towarzyszy tej destylarni też pewna anegdota, która mówi o tym, że pierwsza destylacja, próbna destylacja, miała miejsce wtedy, kiedy jeszcze na destylarni nie zainstalowano dachu. Po prostu przyszła informacja, że sam prezes przylatuje z Kanady, żeby zobaczyć swoje własne nowonarodzone dziecko, no i żeby uraczyć prezesa próbnym trunkiem, dokonano tej pierwszej destylacji, kiedy dach jeszcze był konstruowany. To mniej więcej jak gdyby tyle o samej destylarni. Jedna i druga pracuje na 6 alembikach, z tym, że Briwal pracuje w ten sposób, że ma dwa duże, olbrzymie wash stile, czyli te alembiki do pierwszej destylacji, i ma 4 małe spirit stile do drugiej destylacji. Produkuje na poziomie 4 milionów litrów alkoholu rocznie, podczas gdy Glenkeith, ja chyba dobrze pokazuję, tak, produkuje niemalże 6 milionów litrów alkoholu. No wiadomo, że skoro się nie ukazują w edycjach oficjalnych i rzadko występują u niezależnych, no to z dużą dozą prawdopodobieństwa, niemalże graniczącą z pewnością, możemy stwierdzić, że destylat zarówno z jednej, jak i drugiej destylarni jest głównie składnikiem posiłkowym wielu blendów należących chociażby do koncernu Pernod Ricard. Dobrze, zatem robimy próbę. Oczywiście zarówno jedna i druga wchodzą w tą serię, jak wspomniałem, Secret Speyside. Ja tutaj mam Braise of Glenlivet wersję 25-letnią. Występuje jeszcze wersja 27-letnia i 30-letnia. Natomiast w przypadku Glenkeith mam tutaj edycję 21-letnią. Mamy jeszcze 25 i 28 lat. Zatem gdyby ktoś chciał uzupełnić sobie komplet, bo już zamówił u mnie cały zestaw Kaperdonicha, no to mamy 3 butelki z tego zestawu i 3 butelki z tego. Robimy próbkę. Korek tym razem nie zawiódł, więc jest wszystko w porządku. Jeszcze tylko przy okazji powiem, że Braise of Glenlivet butelkowany jest z mocą 48, a Glenkeith z mocą 43%. Proszę się tym nie przejmować. To nie jest tak, że moc 43 czy 48 jest zbyt mała dla ukazania pełnego mistrzostwa, ewentualnie whisky, którą mamy w kieliszku. Mamy w środku wiele owoców, taki powiedziałbym targ czy festiwal owocowy, bo z jednej strony mamy taki jakby mdły aromat melona, to nic złego, że mówię mdły, po prostu melon tak pachnie, ale mamy też taką słodycz moreli, mamy dosyć intensywny aromat jabłka, i ta słodka morela też jak gdyby kojarzy mi się trochę z taką dojrzałą, soczystą gruszką. Więc absolutnie w aromacie mamy owocowy festiwal. Ale pojawiają się też takie trochę egzotyczne nuty. Mówiłem o tym jabłku, może to zielone jabłko, ale też pojawia się coś, co mi przypomina trawę cytrynową. W ogóle takie azjatyckie jedzenie, nie tylko trawa cytrynowa, ale kto wie, może nawet kolendra czy kardamon. Innymi słowy, jest mocno owocowa, słodka i jednocześnie pachnie jak dobre perfumy. Polecam. Jeżeli chodzi o smak, to co mi najbardziej przypomina, to są pieczone jabłko, ale ma też taki posmak migdałowo-orzechowy, czyli pieczone jabłka, migdały-orzechy. I ma taką wytrawną, nawet nie wiem czy pieprzną, ale taką wytrawną, dębinową
końcówkę. Na razie się nie wypowiadam, spróbujemy obydwie. Zatem przerwa na przeczyszczenie kubków smakowych i bierzemy się za Glenkit. Przypominam, wersja dla odmiany 21-letnia z mocą 43%. Co tutaj się dzieje w kieliszku? Ta pachnie też owocowo, ale trochę inaczej. Powiedziałbym, że bardziej przypomina taki świeżo wyciskany sok owocowy albo nawet takie plastry ananasa, które można albo samemu pokroić, albo z puszki. Zdecydowanie pomarańczy ananas. To jest pierwsze, co uderza w aromacie, ale pachnie też takim świeżo woskowanym czy polerowanym drewnem, takim lakierem drewnianym. I ma też taki gdzieś w tyle, określiłbym to jako kwiatowy zapach, może nawet taki intensywny zapach, który towarzyszy nam na wiosnę, jeżeli u kogoś przy domu czy przy mieszkaniu gdzieś na podwórku kwitnie na przykład jaśmin. Zdecydowanie. I trochę ananasa, i trochę polerowanego drewna, no i ten jaśmin. Ta dla odmiany ma w smaku taki, ja bym to określił, śliwkowy posmak, albo taki marmolady czy dżemu śliwkowego. Ale po przełknięciu mamy taki efekt jak gdyby świeżo obranego imbiru, czyli nie jakiś taki, jak nam nieraz do sushi podają, tylko taki świeżutko, jeszcze żółciutki, świeżo obrany i pokrojony imbir. I nie wiem, czy to złudzenie, ale też pojawia mi się tutaj taki posmak orzechowy. Jeszcze raz sobie powącham. Tak, podsumowując, jeżeli chodzi o Glenkit, powiem, że jest to bardzo radosna whisky, sprawiająca wiele przyjemności w piciu. Wielka przyjemność picia. Obydwie bardzo ciekawe pozycje. Gdybym miał wskazać przynajmniej dzisiaj na jedną z nich, bo miałbym tylko wybrać jedną z nich, ja postawiłbym na Glenkit, ale różnica między jednym a drugim naprawdę jest niewielka. To, co nadrabia Glenkit w stosunku do Brivala, to jest to, że ona jest nadal bardzo taka zróżnicowana na języku, na podniebieniu. Nie idzie w kierunku tej wytrawności, tej dębiny, jak to ma miejsce w tym przypadku, tylko jest nadal, oprócz tego powiedzmy posmaku imbirowego, jest nadal słodka, tak jak wspomniałem, śliwkowa, marmoladowa i jeszcze gdzieś te nuty orzechów. Powtórzę jeszcze raz, wielka przyjemność picia, polecam zarówno jedną i drugą, ale gdybyście chcieli tylko jedną ze sobą zabrać, to ja bym optował właśnie za wyborem Glenkit. Dziękuję za uwagę. Zostanie nam jeszcze jeden odcinek tylko z serii Secret Speyside, o którym opowiemy o destylarni Longmorn, a myślę, że i wtedy pokażemy też, mam nadzieję, całą serię tych kilkunastu butelek. A na dzisiaj to już chyba wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam na swój profil na Facebooku, zapraszam też na Instagrama, no i zapraszam wszystkich, którzy jeszcze nie mieli okazji, a się dowiedzą o moim kanale, zapraszam na YouTube'a. Dziękuję, do zobaczenia.